так направди попит на вивяди з амбасадором російським зараз є зниклий. Для того навіть я трохи здивований, що пан одважився на вивід з так токсичною постаттю. Здаю собі справу з того всього, але вважам, що jako polski humanista, jako człowiek, który przez także pracował w kancelarii prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego jako analityk, że absolutnie nie wolno polskim intelektualistom dzisiaj się zamykać i popadać w tę nienawiść. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, pan Siergiej Andrzejew. Dzień dobry Panie Ambasadorze. Dzień dobry Panie. Dziękuję Panu za to, że poświęcił Pan swój czas i że możemy porozmawiać o niełatwych stosunkach polsko-rosyjskich i o współczesnych stosunkach międzynarodowych. Jeśli dobrze pamiętam, to w sierpniu tego roku minie 8 lat od chwili, kiedy Pan pełni urząd ambasadora Rosji w Polsce, to... W wrześniu byłem mianowany na tą pozycję w sierpniu, ale przyjechałem do Polski w wrześniu 2014 roku. To bardzo spory okres i spore doświadczenie. Poznał Pan nie tylko ludzi, nie tylko Polaków, kulturę, język polski, historię naszego kraju, naszych relacji. Jak z tej perspektywy, z tych już prawie 8 lat, ocenia Pan i widzi Pan, tak bym powiedział, cechy wspólne między Polakami i Rosjanami? Czy może inaczej, to co łączy Polaków i Rosjan? Nie to co dzieli, bo na tym najczęściej media się koncentrują, ale na tym co łączy. Jakby Pan ambasador tutaj spojrzał na wspólne nasze relacje przez pryzmat tej wspólnoty interesów, ale pewnych także podobieństw między naszymi narodami. No to jest oczywiście, że tak samo nas łączy, jak i nas dzieli, nasze wspólne historie i nasze sąsiedztwo. Bo jesteśmy położeni jako kraje obok siebie, no i więc mamy wielkie doświadczenie historyczne kontaktów międzypaństwowych i również międzyludzkich. Tak naprawdę jestem przekonany, że w sensie mentalności, w sensie trybu życia, emocji i tak dalej, jestem bardzo bliski. I jako wynik tego w kontaktach międzyludzkich nie powstaje wielkich problemów. Kontakt jest bardzo łatwy i przyjazny, no oczywiście pod warunkiem, że nie chodzi właśnie o postrzeganie historii czy polityki, bo w tych dziedzinach oczywiście różnimy się bardzo, ale w takich kontaktach potocznych całe moje doświadczenie tutaj mówi, że żadnych problemów nie powstaje. W ciągu wszystkich tych 7,5 lat w Polsce, nawet w czasach trudnych, prawie nie miałem żadnych przypadków wrogości, nieprzyjaźni wobec mnie osobiście, nawet mojego narodu, mojego kraju ze strony Polaków. Z oficjalnych danych statystycznych, popieram się na danych Głównego Urzędu Statystycznego Polskiego, Rosja jest jednym z 10 najważniejszych partnerów handlowych Rzeczypospolitej Polskiej. Była. Oczywiście, że posługuje się danymi za zeszły rok. Oczywiście, że teraz już nie będzie.
I jeśli chodzi o import i eksport, rzeczywiście rok 2021 zaliczał Rosję do jednego z 10 najważniejszych partnerów handlowych. Ja chciałem pana ambasadora zapytać o taką umowę, która została wynegocjowana w roku 2011, a weszła w życie w lipcu 2012, o małym ruchu granicznym między Polską a Rosją. Chodzi konkretnie o obwód kaliningradzki i część terytorium Rzeczypospolitej. Ten mały ruch graniczny obowiązywał niecałe 4 lata, do 2016 roku. Został zawieszony jednostronnie przez Polskę, przez Warszawę. Oficjalnie w lipcu 2016 roku z powodu szczytu NATO w Warszawie i Światowych Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka. Jak z dzisiejszej perspektywy, już blisko, no można powiedzieć, tych 6 lat, pan ambasador ocenia skutki tego małego ruchu granicznego w relacjach gospodarczych, ale myślę, że nie tylko, także no, takich międzyludzkich między naszymi narodami. O ile ja rozumiem ten reżim ulgowy bezwizowych wymian między ludnością obwodu kaliningradzkiego i sąsiednich regionów Polski był bardzo dobrze postrzegany przede wszystkim przez ludzi, mieszkańców tamtych regionów, którzy mieli większe możliwości do podróżowania, do wymian międzyludzkich, kulturalnych, handlowych i tak dalej, i tak dalej. I gdy ten reżim został, ten tryb podróżowania został zawieszony w 2016 roku, to było bardzo boleśnie przyjęto tak samo przez ludzi, jak i przez samorządy. Władze obwodowe w Rosji, wojewódzkie tu w Polsce. I aż dotąd, ile ja wiem, żałuję tego, tych możliwości, które mieli wcześniej, ale nie mają teraz. Wczoraj w polskie media podały informację, że zostały wstrzymane dostawy gazu ziemnego przez gazociąg jamalski, że mówiąc takim językiem potocznym, Gazprom zakręcił przysłowiowy kurek dla Polski. Panie ambasadorze, z czego wynika ta decyzja strony rosyjskiej i jak pan w ogóle widzi perspektywę, możliwość kontynuowania współpracy energetycznej między Polską a Federacją Rosyjską? Wiemy, że ten, jak to w Polsce w mediach jest nazywany, gazowy kontrakt stulecia, jeszcze podpisany w latach 90. przez premiera Waldemara Pawlaka, kończy się oficjalnie, zgodnie z dokumentami, 31 grudnia tego roku. Z czego wynika ta decyzja strony rosyjskiej i jak pan ambasador widzi perspektywy współpracy energetycznej między naszymi krajami? No, perspektyw nie widzę żadnych, bo strona polska deklaruje zamiar zrezygnować wcale od kupowania rosyjskich paliw, tak samo gazu, jak i ropy, i węgla. No i podobnie importować te paliwa z innych źródeł. Co do wstrzymania dostaw gazu do Polski, poczynając z godziny 8 rano dziś, to wynika z niezgody strony Polski PGNiG na schemat płacenia za ten gaz zaproponowany przez stronę rosyjską, bo okazało się, że schemat wcześniejszy, gdy nabywcy płacili za rosyjski gaz do kont walutowych w bankach zagranicznych, już nie działa, bo już zostały zamrożone konta naszego banku centralnego w Stanach Zjednoczonych i innych stronach zachodnich.
Już były okazje, gdy banki, do których płacono przez nabywców, również odmawiali przekazania tych środków do dyspozycji strony rosyjskiej. Dlatego prezydent Federacji Rosyjskiej w końcu marca wydał dekret, zgodnie z którym nabywcy w przyszłości mają przekazywać te środki do Gazprombanku w Rosji, tam konwertować euro czy dolary w ruble i płacić za eksport gazu rosyjskiego w rublach, żeby już nikt nie mógł te środki u nas zabrać bez naszej zgody. To jest jedyna możliwość w obecnych warunkach, która ma zabezpieczyć nasze interesy. Dla nabywców to jest procedura wyłącznie techniczna. Żadnych podwyższeń, tak, cen на газ экспортуваний нема, жодних накладу додаткових на набивцю рівніш нема. Для того, зі сторони тих спілок чи панств, які одмовили тієї процедури, то є нашим зданням вилучення, ну, така постава фальшивої засади. Засади не акцептуємо того схемату і кропка. Więc, gdy наступив час колейної заплати за сторони так само, спілки польські, як, наприклад, болгарські, і та заплата не наступила, więc вstrzymano поставу газу. Звісно, що якщо та постава наших партнерів ще не зміниться, ну, повернемо до співпраці в тій дідині. Odchodząc nieco od gospodarki, chciałbym poruszyć kwestię, no myślę, że jedną z najbardziej drażliwych w relacjach polsko-rosyjskich, mianowicie polityki historycznej, polityki pamięci, stosunku do wspólnej, no niełatwej, jak wiemy, historii. Całkiem niedawno w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania no, sugerujące, że może dojść do na pewno groźby, jeśli nie do zrealizowania tej groźby, zniszczenia cmentarza w Katyniu, który jest takim, no można powiedzieć, pomnikiem pamięci o zbrodni katyńskiej. Jak pan ambasador ocenia, czy jest to rzeczywiście realna groźba, czy ktoś rzeczywiście realnie w Rosji chciałby dokonać takiego zniszczenia? Я не вірю, що так ще й стане, бо то є великий комплекс музеальний, на честь не тільки поляків, замордованих в тій місці площі, але рівніш росіян і люди інших народовощів Бувого Зв'язку Радянського, хто ж падли офіарами терору в латах 30-х, 20-го віку і 40-х, і так само сполучність російська, як і, наприклад, російське стовіжишення військово-історичне, ясні виповіджалі ще не пришивку. Таким пропозиціям, моїм зданням, ніць не загража комплексові в Катині. Пані амбасадорже, історія релації Polski ze swoimi sąsiadami w ogóle jest też historią niełatwą. Wiemy, że Polska miała bardzo
trudną i tragiczną historię w relacjach z Niemcami, w relacjach z Ukraińcami. Mimo to po roku 1989, po tej transformacji ustrojowej, która się dokonała w Polsce, już później po rozpadzie Związku Sowieckiego, także po 1991 roku, udało się przez te ostatnie trzy dekady nawiązać, można powiedzieć, takie swoiste historyczne porozumienie z Niemcami. Doszło do, no nie powiem jakiegoś wielkiego pojednania, ale do zasypania tych takich dołów nienawiści, że tak powiem. Jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, widzimy, że dziś kwestia ludobójstwa na Wołyniu i roku 1943 i w ogóle czasu II wojny światowej została całkowicie zmarginalizowana, że ta sprawa nie przeszkadza współpracować bardzo blisko zresztą rządowi w Warszawie i w Kijowie. Moje pytanie do pana ambasadora brzmi tak. Co się takiego stało, że przez ostatnie trzy dekady, ja wiem, że to nie jest okres w pełni pełnienia przez pana funkcji ambasadora w Rzeczypospolitej, ale jak pan ambasador to widzi, dlaczego przez te ostatnie trzy dekady nie udało się zasypać tych dołów takiej nieufności, niechęci ze strony części elit politycznych i części elit społecznych? Moim zdaniem to jest skutkiem polityzacji historii. Навіть термін, так, політика історична, так, був вимишлений на початку віку 21-го в Польщі. І то є узасадненні пристрігання історії, подейще до історії від ситуації, кон'юнктури політичної, стосунків сучасних між краями і так далі. Więc, коли німці са зараз союзником Польщі в рамках Унії Європейської, в рамках НАТО, то є добра підстава до поєднання з Україною, понівеж зараз ході о то, з ким буде Україна, з Росією або з Заходом, ході о то, що зараз варто відложити до сторони всі квесті вражливі між Польською та Україною і з'єднуючи на подставі вальки з Росією, а потім, коли Україна вже буде скутечна і безпечна за котвійцона, так, на Заході, ну, втеді вже все зостане заватвьоне з України і в тим, в таких дідинах, як Жесть Волинська і так далі. Ну, а Росія зараз є оголошена найбільшим ворогом, і він від давна вже, але з уваги 2014 року, від замаху стану на Україні, від приєднання, від повороту Криму до Росії, від розпочинчя острої фази кризису на сході України, стосунки з Росією, втім стосунки в закреті історичним, є зараз полем конфронтації. Тобто, bardzo proste wyjaśnienie. Rozmawiamy 27 kwietnia 2022 roku, no i nie w Warszawie, w siedzibie ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce, nie sposób nie zapytać o relacje rosyjsko-ukraińskie. Czy zdaniem pana ambasadora ten początek konfliktu rosyjsko-ukraińskiego rozpoczął się w lutym 2014 roku, bo wiemy, że Rosja nie uznała obalenia władzy prezydenta Wiktora Janukowycza. Czy pan ambasador uważa, że te napięcia w relacjach między Moskwą a Kijowem były wcześniejsze i gdzie tak naprawdę szukać przyczyny tych trudnych relacji?
Bo niektórzy mówią, że jest to wojna, walka, starcie, konflikt bratobójczy na różnych polach, nie tylko militarnym. To jest kwestia bardzo złożona i bardzo tragiczna oczywiście, bo to wszystko zaczęło się oczywiście po rozpadzie Związku Radzieckiego, gdy chodziło o to, jaki kurs będzie wybierała Украина, и когда наши партнеры заходние чинили высилки до того, чтобы Украина посувалась в керунку заходним и отдалялась от России. То было все так помалу-помалу, але в 2013-м, когда ходило о подписании умовы о стовожишенню Украины с Унией Европейском, квесте уж повстало на остро, бо там ходило о то, чтобы Украина по подписанию этой умовы оказалась в ситуации отлучения от рынка российского и иных краев бывшего Związku Radzieckiego, бо та умова означала вольный рынок Украины с Унией Европейской, где не было вольного рынка между Унией и Россией. Więc Украина имела выбрать, а Украина не была готова до выбирания, бо Янукович мыслил, что якось за Латвию, чтобы быть едночесно так само с Унией, как и с Россией. Где ему выяснено, что так еще не да. Он отрочил подписание умовы с Унией Европейской, отрочил, не отмовил, чтобы континуировать консультации и шукать розв'язання, але то все спровокувало, по-перше, протести покойові, которые были дуже-дуже хентне подсицане через край заходні, а потім протести уже збройні, вальки, стріляння, офіари і так далі. І потім за посередництвом трьох країв заходніх, німців, Франції, Польщі, підписано умови, щоби запрестати з вальками, щоби перед кінцем року зорганізувати нові вибори президентські, до яких Янукович би вже не став і так далі. Але наступного дня опозиція заява, де вицофано поліція і гвардія народу України, опозиція заява будинки жандови, фактично доконала замаху стану, Янукович мав учекати, ну і розпочалася нова фаза. Нашим знанням ході власне о то, з ким мала бути Україна. Ми завжди протестували причівку тему, щоб змушати краї бувшого Зв'язку Радянського до вибирання. З ким єсте ще? З Заходом чи з Росією? Бо не было такой потреби, очевидно, что между нами, краями того
tego samego byłego państwa, Związku Radzieckiego, więzi we wszystkich dziedzinach są bardzo, bardzo mocne i tak zrywać z nimi byłoby irracjonalne i boleśne i tak dalej. Але Заход зареагував на видаження весни 2014 року дуже ароганско і в спосіб вороги до Росії. Пан повідав, що не узнали ми режиму по виїзді Віктора Януковича з України. Так, по оболенню Януковича, але узнали ми президента Порошенка, вибраного пізніше в тим самим року, і були ми готові до доходження до порозуміння з новою адміністрацією українською і скутком того стали умови порозуміння Мінське з 14-го і з 15-го року. Але через 7 наступних лад, нестети, влади в Києві, так само за часів Порошенки, як і за часу Зеленського, де-факто саботували виконання тих порозумінь. І Захід, передовсім німці і Франція, які учасничали в тим мінським, в нормандському форматі, нестети, де-факто осваняли владзе Київські і не робили нічого, щоб залатвіч доконання через Київ того, що було записане в порозуміннях мінських і що було затверджене через резолюцію Ради безпечення Організації народів з'єднаних. Ну а останню адміністрацію Зеленського в зашому року вже почала мовити одварче, що не акцептує тих порозумінь, не має заміру їх виконувати і має інші плани. Зараз з документів, які достали ми в чонгу нашої спеціальної операції військової в Донбасі і на Україні, вже віме, що владзе Київські мали інші плани розв'язання силового ситуації на сході України. Де-факто випереджили ми їх хіба о пару тижнів. Бо коли б не розпочато нашу операцію, то розпочала би ще й війна через сторону Київську. Мали б ми бронити Республіки Людові, Донецьку і Луганську, але в ситуації дуже більш невигодної некорисної для нас. Panie ambasadorze, zanim zapytam o działania zbrojne Rosji na terytorium Ukrainy, które rozpoczęły się, mówię o tych działaniach, które rozpoczęły się 24 lutego tego roku, chciałem zapytać o przyczyny, z jakich prezydent Władimir Putin uznał dekretami niepodległość Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej 21 lutego tego roku. Chciałem zapytać, dlaczego akurat teraz, dlaczego w lutym 2022 roku, a nie na przykład w lutym 2015 roku została niepodległość tych republik uznana? No,
przez Rosję. Gdy zawarliśmy razem z naszymi partnerami porozumienie mińskie, oczywiście spodziewaliśmy się, że nasi partnerzy będą wykonywać te porozumienia. І чинили ми висілки до того, щоб так ще стало, учасничаючи в процесі мінським разом з партнерами формату нормандського. Але ситуація дуже ще змінила в цьому останнього року. Я już powiedziałem, że władze kijowskie zaczęły mówić otwarcie, że nie mają zamiaru do wykonania tych porozumień. W grudniu prezydent tak nasilały się ознаки того, що Україна посуваючи в керунку НАТО, президент Зеленський останньо почав мовити о том, що Україна може бути повернути до статуту панства нуклеарного. Наприклад, ну і так далі. І на тим всім тлі в грудню Росія запропонувала заходові розв'язання до того, щоб загарантувати безпечність європейське, в тим безпечність Росії і України без прилучення до НАТО. Запропонували ми власні гарантії того, що Україна позостане нейтральною, що не буде на території України жодної броні, скуткуючої загроженням для безпечення Росії, що буде вицофана інфраструктура військова НАТО на території Східної Європи, яка була спричинена з актом уставляючим Росія НАТО, підписаним в 1997 року і так далі. А реакція до тих пропозицій російських була абсолютно не задоволяюча для нас. Ну і в такій ситуації президент Путін підняв рішення не чекати далі на розвиток невигодний для некорисний для Росії і узнач Республіки Лудови і підйомч незбенні кроки до того, щоб забезпечити загарантовуючих їх безпечність. Пані амбасадорі, то допитам ще o tę propozycję rosyjską z 17 grudnia 2021 roku. Wśród tych trzech propozycji rosyjskich znalazło się no między innymi ten punkt mówiący o tym, aby nie instalować baz natowskich na terytorium Europy Wschodniej, na terytorium państw członkowskich, które przystąpiły do NATO po 1997 roku. W Polsce zostało to odebrane jako no właściwie groźba utraty suwerenności przez państwo polskie, zdolności do decydowania o własnym losie, o własnych kwestiach strategicznych, o kwestiach dyslokacji wojsk sojuszniczych na terytorium Rzeczypospolitej. Jak się pan ambasador do tego odniesie? Moim zdaniem chodziło tylko o podtrzymanie tych porozumień, które były osiągnięte między Rosją a NATO w 1997 roku. Chodziło o rozładowanie tych napięć militarnych na tym wszystkim terenie Europy Wschodniej i oczywiście, że gdyby
был загарантован статус нейтральной Украины и необязанность великих сил збройних натовских на тем терене не было бы у России również жадных поводов до тебе до того, чтобы там меч поважные силы по нашей стороне. Запитам о то, что се розпочело, о wiemy doskonale te działania zbrojne, które rozpoczęła Federacja Rosyjska 24 lutego tego roku. Oficjalne władze Federacji Rosyjskiej nazywają operacją specjalną w Donbasie, ale wiemy doskonale, że działania zbrojne Federacji Rosyjskiej znacznie wykraczają poza sam obszar Donbasu. Jak pan ambasador to tłumaczy? I jak pan ambasador naszym widzom i słuchaczom wytłumaczyłby działania zbrojne Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie? Właśnie, my nie mówimy, że to jest operacja w Donbasie, to jest operacja w republikach ludowych Donieckiej i Ługańskiej, ale również na Ukrainie. Бо не можна загарантовувати безпечність тих республік людових без об'єднання незмінних кроків до демілітаризації, денацифікації України. І посеред цілей, виголошених через президента Федерації Російської, помимо безпечества республик людовых, но również демилитаризация и денацификация Украины, загарантование статуса нейтрального Украины, не прилучение Украины до жадных блоков милитарных, гарантование również прав легитимных російськоязичної людності України, тим до використання власного язика, до учення, навчання, так? Так, навчання язика. Не тільки язика, до учення в язику російським, до доступу до культури в язику російським, до медіїв і так далі, бо в останніх латах то все було тлумено через владзе українське. Więc są cele operacji na Ukrainie. Zapytam o to, co rozpala emocje nie tylko w Polsce, nie tylko na samej oczywiście Ukrainie, ale także w wielu państwach zachodnich i innych państwach świata. Czy te cele, nazwijmy je strategiczne, Federacji Rosyjskiej, są warte śmierci setek tysięcy cywilów? Media zachodnie szeroko podają informacje o zbrodniach na ludności cywilnej. Jak pan ambasador się odniesie do tych doniesień? No, czy mamy do czynienia ze zbrodniami, z ludobójstwem? Nie chodzi o śmierć setek tysięcy cywilów. То є власне спеціальна операція військова, а не війна, для того, що є виконана в трибі дуже модерованим, повстриманим не так, наприклад, як дявало військо американське десь в Іраку чи в Афганістані, наприклад, де просто рівняно з землею ціле місто. Teraz praktycznie z wyjątkiem bardzo szczególnego przypadku Mariupolu
не было жадных штурмов на место украинские. Удержание броню высокопрецизийного са виконане на об'єкти мілітарні і інфраструктури використано до цілей мілітарних військових через владзе українське. І робимо то всіско, щоб забезпечити цілі нашої операції, але з мінімальною лічбою офіар пощерод нашого персоналу сил збройних і пощерод людності цивільної української. Нестети, очевидно, в таких ситуаціях не можна уникнути офіар цивільних, але робимо всіско, щоб допровадити до мінімум лічби тих офіар. Na ile prawdopodobne jest, powiedziałbym, w takim oficjalnym przekazie władz Federacji Rosyjskiej przekształcenie tego, co władze Federacji Rosyjskiej nazywają operacją specjalną, w wojnę, w wypowiedzenie na przykład wojny Ukrainie i na ile, pana ambasadora zdaniem, możliwe jest przeprowadzenie powszechnej mobilizacji w Federacji Rosyjskiej? І чи є це взагалі правдоподобне, панським зданням? То залежить від постави влад київських і може бути навіть в більшому ступені від постави опікунів влад київських на Заході. Бо то, що владзи київські зараз роблять, є абсолютно сперечне з інтересами народовими України. Очевидно, що опікуни Києва на Заході са готові до війни аж до останнього українця. Але так направді владзи України мушу розуміти, що то не є в інтересі України і народу українського. Бо перевага мілітарна Росії є притвачаюча, і винік тієї війни не вивола жадних вонтливощі. І континуування цього конфлікту аж до останньої можливості спровокує тільки абсолютно непотребні офіари, передусім по стороні українській. Маю то зрозуміти, ну, нестети, обіцяний триб дявальності влад київських не напає великим оптимізмом. Навіть то, що не діє зараз у Маріуполі на Азовсталі. Там са хіба тисяч, хіба 2000 українських неонацистів і військових. Невідомо, чи са зараз там цивілі, бо мовимо, що са, але коли пропонуємо, щоб вийшли через коридори безпечні, гуманітарні, ніхто не виходить. Не вім, на це лічо, але відгук нашого вивіду са в контакті ставим з довудством в Києві, і то Київ їм каже не капітуловуючи, позоставач там, якось за Латвіями, якось вище, то безнадійне. Так само, як і з тим згрупуванням на Донбасі, зараз бенду за якийсь час в
певным окруженню и в котле, как мовим. Ну и уж терез трацу аж понад полове персонелю тих єдностик, которые вальчу на фронте. Мобілізуємо люди, які ну, сон резервіші, сон жлепші готовані, сон висувані до фронту практично в найлепшому випадку до жінки, до неволі, а в найгоршому до смерті. Ну, то є така ми посуваємося дуже неспішно, бо не хочемо офіар вśród наших жовнежів, для того використовуємо переваги військово-технічної. Ну, з того, що є там на землі, є ясно, що винік є пересад зони і хоче тільки то. Ілю часу то всичко потрфа, і який то бенче кошт для сторони української. Пані амбасадорже, в польських медіях насіляються опінії, голоси, мовляться о тим, що в якійсь перспективі часу, найчастіше подавана є перспектива в міри крутка, може дойти до ескалації нап'ятня між Федерацією Російською а Polską i że może dojść nawet do wybuchu otwartej wojny między naszymi krajami. Czy pańskim zdaniem te opinie mają podstawy, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Moim zdaniem nie musi dojść do tego, ale my мами, очевидно, брать под увагу подставы, позиции краев заходних, в том польских, бо очевидно, что они сейчас выступают с позиции coraz более радикальных, przekazując do władz kijowskich cały czas więcej broni, cały czas broni nowocześniejszej, wysyłając instruktorów, radcy militarnych i tak dalej, najemników do Ukrainy. То есть цілий час ближче уж безпосереднього прилучення краю західних до конфлікту на Україні. Зараз вчора хіба якийсь віце-міністр оборони Великої Британії публічно освячив, що українці мають право легітимне до використання броні бритійської до акції на терені Федерації Російської. Цілий час ближче безпосереднього до влучення до Венце. Мам очевидно, что мама быть непокоены, не занепокоены тем развоем ситуации, тем эмоциональным напенчем в краях заходних. Ну и в такой ситуации трудно есть что-то гарантовать напевно. Разумеем. Panie ambasadorze, kończąc powoli naszą rozmowę, chciałem zapytać o taki proces, który obserwujemy mimo tych napięć, obok tych napięć politycznych, i no, które weszły na bardzo wysoki poziom już. Widzimy także w Polsce próby
rugowania rosyjskiej kultury. Widzimy niechęć do grania kompozytorów rosyjskich w polskich filharmoniach. Widzimy generalnie takie głosy, które w przestrzeni publicznej się pojawiają o usuwaniu kultury rosyjskiej z polskiej przestrzeni publicznej. Jak pan ambasador ocenia tego typu działania? Czy będą jakieś działania odwetowe w tej zakresie, jeżeli takie nastąpią ze strony rosyjskiej? No i chciałem zapytać także o perspektywę funkcjonowania placówek dyplomatycznych Rosji w Polsce, także ambasady, w której się tutaj znajdujemy. No, co do stosunku do kultury rosyjskiej, stosunku wygłaszanego przez ministra kultury Polski, co do oświadczeń typu tego, co powiedział pan premier Morawiecki, że rusofobia teraz oficjalnie już mainstreamem życia społecznego na Zachodzie, w tym w Polsce, no, moim zdaniem to jakiś obłęd. Oczywiście, że my w Rosji żadnych takich rezygnacji z kultury zachodniej nie przewidujemy. No, mam nadzieję, że to jest fenomen taki tymczasowy i z biegiem czasu podejście racjonalne w końcu powróci. No a co do placówek, my z naszej inicjatywy nigdy nie robimy niczego do pogorszenia sytuacji w naszych stosunkach bilateralnych, my zawsze reagujemy. Inicjatywa zawsze wychodzi ze strony polskiej w zakresie ograniczenia, санкции, высылок дипломатов и так далее. Это зависит от стороны польской. Если сторона польская позуставит ситуацию, как есть, то мы идем работать. Если сторона польская задецидует о зарвании стосунков, чи о прервании функционирования плацовых дипломатичных, так będzie. I ostatnie pytanie. Wiemy, że każdy konflikt, każda wojna, wiemy to z historii, prędzej czy później się kończy. Następuje okres odprężenia, okres pokoju, normalizacji relacji, normalizacji stosunków. Jak pan ambasador widzi perspektywę tej normalizacji relacji polsko-rosyjskich? Na jakim fundamencie można byłoby budować inne, wolne od takich niepotrzebnych napięć relacje między naszymi narodami? Wie pan, przez całe te 7,5 lat pełnienie tej funkcji tutaj w Polsce, powtarzam, moim polskim rozmówcą, tak? Partnerom, że szczerze, ja nie widzę żadnych powodów do konfrontacji między naszymi krajami, bo wszystkie te problemy, które często są wymieniane przez stronę polską, mogą być lekko, czy łatwo załatwione. Gdyby istniała taka wola polityczna ze strony Polski. Ale niestety, tak samo za czasów rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak i za czasów PiS, żadnej takiej woli politycznej nie widzieliśmy. Odwrotnie, zawsze był taki nastrój na zaostrzenie naszych relacji. No teraz to już kulminacja tego procesu, gdy chodzi już o to, czy pozostaną stosunki dyplomatyczne, czy nie.
Ale nadal sądzę, że wszystko zależy od, od postawy strony polskiej, od gotowości strony polskiej do przywrócenia racjonalności w naszych stosunkach. A my zawsze jesteśmy gotowi posuwać się do нормализации наших стосунков и до навязания współpracy взаимно корыстной в таком степени, в каком до того есть готова сторона польская. Сейчас, очевидно, есть трудно выобразить себе, что какая-то нормальность еще повручит. Ну, але зубачимы. Очевидно, что мы сейчас również нам завшимуем, что никогда уже не будет бизнеса с южом. Но мы również выходим из обожения, что через те 30 лет мы дошли до вниоску, что не можно уфать нашим партнерам заходним. Dlatego będziemy przede wszystkim opierać się na własnych siłach, na własnym potencjalu, na po rosyjsku to importozamieszczenie, to jest zamieszczenie importu. Więc nie chcemy w żadnych zakresach таких вражливых, стратегичных, залежить от наших партнеров заходних. Поэтому сейчас будет для нас, очевидно, час неладкий, когда будем перекштаутовали нашу господарку. Будет, очевидно, какой-то час спадку продукту краевого брутто на жечь ремоделювання економії, перенесення центру уваги до нових бранж і так далі. То буде вже інший образ господарки російської, більш опираючий, менш зв'язаний з господарком світовим, především західним. Bardziej opierając się na własnych siłach i tak dalej. Więc będzie już inny obraz świata i Rosji w tym świecie. Panie ambasadorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu serdecznie za poświęcony czas. Zachęcam do komentowania, do udostępniania tego materiału. No i cóż, panie ambasadorze, do zobaczenia w lepszych czasach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.